Hej, cześć, siemanowa wszystkim ludzie z tej strony Jack, witam się z nami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Dark Souls 3. Jak widzicie, mam tutaj w miarę to przygotowane. Okay, zobaczmy jak sobie podziała teraz to. A źle, szczerze mówiąc. Come on. No. Nice. Bad start na one shot. Dobra, żeby troszkę życia odzyskać, to wrócę tutaj do tego. Okej, okay, no nie ma nic takiego odrzutu, jak sądziłem, że będzie miał, więc weźmy sobie w dłonie onyxowe ostrze. Ale jeszcze potestujmy trochę to. Dobra, mogę iść tędy. Go jak no niestety, pełnego komba nie wytrwał. On dwóch ciosów nie wytrzymują. Ale nie wiem, czy to tak szybko ładuje się krwotok, czy nie. Po prostu takie obrażenia robią te. Słyszałem wilka. Nie, dobra, teraz był kwota, widzimy w tym efekcie. Okej, poszedł. Tutaj byk, dziękować. Jeszcze więcej życia. Może i ten ragdoll. Hełm wyznawcy, to będzie na sprzedaż. Zbroja wyznawcy, okej, okay, to pójdzie do skrzynki akurat. Hełm oczywiście na sprzedaż. No Jezu, co tak machasz? Nie, no nie wierzę, że wzajemnie zabiliśmy. Fuck you! Ale autentycznie sądziłem, że kurde uda się uniknąć i typa zabić, nie? Ale nie, musiał zdążyć jeszcze kurna dorzucić. Dobra, ogarnijmy może jednak ten dwuręczny ten miecz może ogarnijmy. Tak to ma. Troszeczkę lepiej. Już to wygląda. Buty wyznawcy, okej, okay, to jeszcze rękawiczkę. Rubin przywraca zdrowie. Wiesz, człowieku, że takie coś potrafisz zrobić? Kolejny hełm wyznawcy. Napalmy się zatem. Kurde, naprawdę fajnie by było zakończyć tego DLC-ka w tym materiale. Ładnie. Uniknąłem jednych obrażeń i zabiłem typa. Pięknie. I super, jeszcze Baxa. Pięknie. Leczonko weszło jeszcze z mojego ukochanego, może nie ukochanego, ale z mojego, z bardzo ulubionego przeze mnie pierścionka. To jest też ładnie. Okej, okay, jeden backstab i mam full HP. O, ten dzwon tu skąd? Maxa się nie udał niestety. Szkoda.
mamy tego. Dobra, i to wytestujmy tę koronę białej drogi. Mam zasięg? No nie, jak na złość nie mam. Dobra, skoro nie mam zasięgu na to, to wymieńmy na szybko ostrze na wielkie zabójcy smoków i strzały zabójcy na te strzały właśnie z Millwood. Bo jestem ciekaw, czym się one różnią. Nie wierzę, jak się ty kurza akurat skłoni. Okej, no dostał, nic więcej. Ładny head. Nawet. Kolejny hełm wyznawcy. Oj, tutaj coś jeszcze. Grudka tytanitu. Dobra. Okej, tu więcej typiarzy. Jaki mogę zdejmować z dystansu? To w sumie czemu by nie? Nie. Oznacz strzelaj. Seriously? Myślałem, że to będzie one-shotowało. Ale masz tutaj chyba tylko strzał głowę. Gdzie rzucał? Halo? Tam jest! Ale jak się schował skubaniec? Dobra, najpierw ten tutaj. Pięknie, jeszcze zanim zdążył strzała w ogóle wypuścić. O, to jest ten, co ich wzywa do walki. Panu dziękuję za uczestnictwo w tej zabawie. Kolejny baksa. Nie? Tu jest jeszcze jeden. Dzidownik. O, come on! O, jeden kawiczki wyznawcy. Okej, okay, mamy pełny, mamy komplet zestaw. Mamy kompletny zestaw. O, to chciałem powiedzieć. I tarcza wyznawcy. Okej, okay, to brakuje jeszcze ewentualnie... Mamy topór, mamy włócznie. Nie wiem, czy jakiegoś miecza tu używali, ale jeśli tak, to brakuje miecza. Dobra, jest spokój póki co, to ogarnimy. Czy set się coś różni? Nie. Ani trochę się nie różni. Okej, okay, zobaczmy w takim razie broń, czyli... Znaczy broń, tarcza. Tarcza wyznawcy. Typowa tarcza używana przez wyznawców Farona, stworzona z drewna i wzmocniona metalem. Przesycona lekką odpornością na otchłań. I znajomość oręża to... zdolność tej tarczy. A tu patrz jak schowane, kurde. Ten żyje? No oczywiście, a ten też żyje! Okej. Okay. Ok, jakby się to tak jeszcze raz zrobić, to byłoby super. No kurde, już miałem mówić, że zajebiście, ale niestety nie. Zwykły cios, nie backstab. Żar. Okej. Okay. Kurde, boli mnie, że nie mogę zrobić parady, mając te pazury na sobie, nie? Bo na spokojnie by się dało. Okay, tu jest zwykły gość. Dobra, może tak, zamiast tego pierścienia załóżmy ten. Nie ten, bo... Tutaj. Tak, używają tych mieczy. Ci głównie. No! Jaką serię wyprowadził teraz? Cyk, pan stawi. No
Ja pierdolę, jak na złość! Jak na złość, naprawdę. Ja słyszę z tym dzwonem, co on tu robi w ogóle? Jest trochę ciekawe. Nie będę mówił, że nie. Przed tobą skrót. Gdzie? Tu? Chociaż i on zdycha, kurde, ale na banku się ten krwotok nabija, nie ma bata, że nie. Tu jest skrótem, kurde. Co mogę, będę mógł jak w dwójce jakieś drzewo powalić? Czy chodzi skrót, że tutaj skrót, że jakiś powrót... Dobra, nie, jak tu zeskoczę, to się zabije. Tak, powal drzewo, dobra. Tak jak w dwójce, mogę zrobić sobie skrót z takiego drzewka. Dobra, i gdzie to jest? Bo to niby jest skrót, ale dokąd? Okej, zjeżdżamy. Czy zjeżdżamy tam, gdzie myślę? Dokładnie, tutaj do naszej koleżanki. Zaraz koło ognicha. To bardzo dobrze. Dobra, to jest zajebisty skrót. Praktycznie zaraz pod samo ognisko. Kto? Okej, nie wiem. No ale kogoś tam, kogoś albo w sumie nie kogoś, tylko coś słyszałem. Okej, tu jest kolejny skrót, już widzę, do odblokowania. Tylko pytanie, kiedy ja tam trafię. Dobra, tu mogę na dół zejść. A proszę! Kogo ja widzę? Surprise! Bitch! Oj, gościu nie jest sam jeszcze. Dobra, ale wytestujmy to. Niezłe. Wow! Da hell, co to teraz miało? Ej, co jest? Ile jest tu tych typów? O, super! Coś tworzy trzęsienia ziemi. Wiesz, się za mną podążają. A jeszcze jak znam życie i się nie mają. Dobra, moment. Muszę przygnębionego rycerza. Mogę wyjść. Zobaczmy sobie. Ej, dobra, to mi wygląda jakąś magię. Kurde, wziąłem cię fax. Zobacz. Troszkę życzka. Jeszcze nie zginął, ale już to teraz trzeba dokończyć. Duży odłamek tytanu. Czy tutaj jest ktoś, kto mógłby czarować? Nie bardzo. Czyli to jest... Albo ktoś... Nie widzę, żeby ktoś czarował. Czyli to jest albo ktoś z oddali, albo coś po prostu jest pod ziemią. Co na pierwsze. Ten to się aż kolega rozpędził, mam wrażenie. A to on takie... To on te wstrząsy takie robi. To jest zdolność broni. Nie wierzę. Masz. Dobra, unik. No myślę, że wybaksa, ale nic. No jak on trafił? Ani chwili spokoju tu nie mam. No! Dopiero to z tej flaszki pociągnąłem! Nie! Nie to! Boże, nie! Totalnie nie to! Kurde, mi się... Zapomniałem, że nie mam wyekwipowanego obu... dwóch!
Szczególnie, że nie mam dwuręcznie tego wziętego. Kurde, użyłem cudu przez przypadek. No, are you fucking kidding me? Że stat jestus. Serio, backstaba nie było. No. Okej, okay, akurat jest jeszcze pełny... Boże, ten. Pełny krytyk, Boże. Pełny ten wszedł. Pełny krwotok. Tego zabiło. No ale niestety jestem aktualnie bez tego. Bez stosów. To boli, więc wróćmy może tutaj szybko wymiana. Na ostrze. I tarczę. Ostrze z chęcią zapalę. Proszę, jak jest taka różnica w obrażeniu. Jest! Byłem pierwszy, dobra. Jezu, czemu ja z nich nie dropię estusów? No powiedzcie mi to. Dobra, i co jest tutaj? Poszukiwać ziemi, czyli pewnie to, czyli pewnie ten sam topór, którego on teraz używał. Ten topór o podwójnym ostrzu został wykuty z brązu i jest ceremonialną bronią wykorzystywaną w rytuałach religijnych. Millwood to kraina, w której czci się ziemię, a dowódcy oddziałów rycerskich pełnią jednocześnie rolę najwyższych kapłanów. Furia ziemi wbi broń w podłoże, wypowiadając słowa modlitwy, aby wywołać trzęsienia i eksplozję. Tak, to jest dokładnie to samo, co on teraz wykorzystywał. Jasny szlak by go. Dobra. Właśnie, nie korzystam z piromancji, to tutaj niech zamiast tego niech będzie ten. To ma bardziej zaklęcia, niżeli piromancję. Czy ja chcę z takim małym zdrowiem chodzić? No mam wątpliwości. To wielkie. Ale kurde, nie mam chwilowo innej opcji. Znaczy, dobra, w teorii mam. Mogę się cofnąć do ogniska zawsze, ale... No dziękuję. Kurde, to wygląda, by się dało tutaj wskoczyć i przejść tam. I chyba się da, bo widzę wiadomości, jakoś tak tu ludzie schodzi. Tylko jak wejść na to, kurde? Jakoś tu bym musiał wejść i tu zaskoczyć, no ale... Jak to zrobić? Żeby nie zginąć przy okazji? To jest dobre pytanie. Okej, tu wchodzę na górę do tego typa. Nic więcej. Tutaj jak się cofnę... Jestem tu. Dobra, no to co? To już mamy, tak powiedzmy, że w miarę zwiedzone. No to... To było gdzie? To było tam na górze? No to idziemy teraz w lewo w takim razie. A nie, to jest tu. To jest tu, gdzie był skrót. Dobra, czyli idziemy ten teraz. Proszę bardzo, ładnie tutaj zdechnąć i nie robić rabanu. Też mogą go wznieść backstabować, lepiej bym na tym wyszedł. Dobra, tam jest ten skrót, tylko to muszę od drugiej strony blokować. Tutaj byłem przed chwilą. Dobra, to idziemy tędy. Teraz, że już nie mam jakiegoś leczenia na cudach, nie? Bo znaczy bym wykorzystał. Jest przedmiot. Wow, dwa dużo domki titanitu. Raz to normalnie narodowy. Okej, tu idę dalej. Kolejny przedmiot. Pusto. Pochodnia wyznawcy. Proszę. Ale jak pójdę, to zginę. Dobra, dla... Na pewności używam Divina. Zobaczmy to pochodnie. Czy jest lepsza od mojej? No, patrzcie, ta ma plus 10, a ja, kurde, obrażenia fizyczne są gorsze. Ma gorsze skalowanie. Okej. Okay. A to jest miecz chyba jeszcze.
Bojowa pochodnia używana przez wyznawców Farona zapewnia światło i służy również jako broń. Niektóre formy otchłani objawiają się jako ropa, którą za dawno czasu wypalano ogniem. Umiejętność ognisty oddech. Plujesz przez pochodnie palnym płynem, by przesunąć przed sobą wioskę ognia. Okej, czyli to co oni właśnie robią. Tylko tu właśnie nie ma wtedy tej opcji, żeby tak sobie bardziej rozjaśnić tą pochodnią. Pewnie w widoku. Ale... Słyszałem warczenie wilka właśnie. Znowu jest chyba ten duży w pobliżu. To wyglądało dziwnie, jeśli mam być szczery. Dobra, tutaj. Tu jestem w tym miejscu. Czyli... Bym się tylko cofnął i stracił życie, gdybym tam spadł. Obie opcje bez sensu. Mogę iść wyżej. Gdzie mogę iść do tej... takiej jaskini, powiedzmy, gdzie był ten... skrót dokładnie w tę stronę. Dobra, najpierw idziemy tędy. O, jasne! Jeszcze czego? Proszę się schować. Serio, jeszcze mi trafił? Naprawdę? Dobra, to tu się schowa. Krucze szpony na łuk poproszę. I strzałę tą. Dobra, to bije tyle samo co zwykła strzała, więc jaka jest różnica między tą a tą? Nie. A dobra, ta bije trochę mniej. Ta bije jeszcze błyskawice, ale ta może odrzucić, więc z chęcią ją wezmę. Okej. Okay. Oczywiście spróbuję celować w głowę, bo jak go nie odrzucę, to chociaż to go może zabiję, bo dobrze celować. Okej. Okay. Leci. Za wysoko. Okej, okay, tylko odrzuciła niestety, a ja też leciutko. Daleko nie może się siępnąć zbytnio, więc to jest mi na rękę. To jest mocne. Akurat się kręci. Dobrze. Ja nie miałem stanu. Strzelić. Ok, jeszcze dwa trafienia jest po typie. I ostatni strzał w niego. Nie. Dobra, teraz bym poprosił włócznie błyskawic właśnie. Specjalnie dla tego kolegi tutaj. I trochę czarnego płomienia. O, wybombił mi. Jeszcze raz? Dobrze, do tyłu od razu. Ciężki klejn znowu, dobra. Do drzewka, powoli do drzewka. Mogę wziąć tego. O! Okej, okay, tutaj jak zejdę, to się nie cofnę. Ajajaj, dobra. Trudno. Już wolę ten skrót niż odblokowany. Wymagane zniszczenie. Cyk. Drugi skrót mamy. Zobaczmy, gdzie prowadzi ta jaskinia. Proszę, to nie jaskinia. Jakaś piwnica. To pytanie. Dokąd? Dobra,
Proszę się ode mnie odstosunkować, dobrze? Super, żaru. Okej, okay, muszki, które wywołują kłopoty. Leczy ich larwy. Już one nie żrą, no nie! Nie, 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 nie! Nie, nie dam się zabić, nie dam się zabić, nie! Ściągaj to, już! Boże... Chodź, 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 chodź! No, co? Chciałoby się! Won! Close one. Wow, jeszcze ciasta złe, nadałem się prawie zabić teraz. Super. Kolejna taka. Chyba jest sama. Dobra, załóżmy pierścień pierworodnego. Powinien wzmocnić tyle włóczni, żeby się zabijała. Dokładnie. Wymagamy przewrót. Iluzja? Nice! Okej. Okay. Ale schodzę niżej. Nie, ja bym chciał wyżej. Bo tu musi być... To gdzieś musi prowadzić. Tu się powinno dać jakoś wyjść. Po ludzku, powiedzmy. To jest tak ciemno jak w dupie, nie? Oczywiście jak na złość nie mam żadnego źródła światła. No, poza tą pochodnią. Dobrze, pochodnia zatem. A nie, mogę jednak sobie rozjaśnić bardziej, okej. Okay. Na sufity muszę uważać, bo się lubię tam widzę chować. Te muszki. Dobra. Dobra, może nie, nie będę testował tej korony, dopóki mam tak mało zdrowia. Błyskawica one-shotuje i tego się będę trzymał. Okej, okay, tutaj też mogę przejść. Na dole chyba słyszę, jak sobie tam podżerają. Cokolwiek tam jest. Okej. Okay. No. Czysto. Uważaj na krwawienie. Ale to jest, że na górze, czy że na nie? Czy to jest ostrzeżenie? Jest! Jest! Super, mamy skrót zaraz pod ognisko. Dziękuję. O, okej. Odpocznijmy zatem. Należy mi się. Dobra, mam ten pierścień jeszcze od niej? Mam. Zobaczmy, czy ona jakoś zareaguje. Bo widziałem, że powinna mieć jakiś ten... Jakiś dialog na to, że używam tego pierścienia. Leave us be, Ashen One. Sweep all thought of us. Okej, jeśli miała, to chyba dopiero zanim zrobiłem te kółeczko do tamtej babki. Póki co jednak nic się takiego nie dzieje. Z takiego się nie dzieje, to też trochę za... Nie takie niedopowiedziane. Dobra, wracamy do tego pierścienia. Dobra, ale wiecie co, ja chyba też wrócę do tego dzwonka jednak, który miałem. Tego talizmana, talizmanu świętego. A tutaj zamiast... Tutaj niech będzie ostrze, a tutaj niech wraca mój kostur z Izalit. Spróbujmy użyć skażonej mgły na tamtych tych. Powinna ich w miarę szybko wyeliminować. A też wytestujmy kryształową włócznię. Też mam szocik. Okej. Okay. Ej, to się bardzo ładnie udało. Won! Jak ktoś mi powie, że to jeszcze kiedyś byli ludzie, nie? To chyba... W sumie nie wiem, co zrobię, ale nic już tej grze chyba nie zdziwi. O, super! Mogę tego z siebie zdjąć, kimkolwiek? To? Nie wiem, tylko podbija odporność, nic więcej. Jak na złość niczego nie mam, no. Ani mchu, ani nic.
Divine'a muszę użyć. O, proszę, Divine klątwy jednak nie obniża. To warto wiedzieć. Dobra, zobaczmy jak ta korona sobie poradzi z nimi. Tylko fajnie by było jeszcze trafić, tylko też tak, żeby nie spać tam na pole. Nie w ogóle? No, coś tam bije, ale mało. Dobra, ej, ej! Won! Ile tego gówna tu jest? Poszli won! Nie żyje. O! Nie, nie żyje. Kurwa mać! Nie, ja tutaj bez mchu na krwotok to nie ma nawet podjazdu do tego miejsca. Ja zginę zanim zrobię cokolwiek. Potrzebuję czerwonego mchu. Pytanie, czego jeszcze mam na przykład schowanego? Nie, jak na złość tego jednego akurat nie. Myślę, że miałem dwie dusze jakieś, ale nie wiem, duszy mam po jednej. Dobra, to... Lecę tam na szybko. Już sobie przygotuję ten fragment krętego miecza. Te z góry mogę nawet olać, bo potrzebuję tylko iść po duszy i potem mogę spiżdżać, nie? Dobra, powinienem to przeżyć. Okej. Te wszystkie robią fokus oczywiście od razu na mnie, ale to... Nic takiego. Nara. Okej. Potrzebuję mchu, który chroni przed trucizną. Znaczy, Boże, przed trucizną. Przed krwawieniem. Na szczęście ona tego ma naprawdę dużo. Ashen One. Dobra, ja się chcę rozpalić teraz. Chyba nie, chyba nie. Przepanko i lecimy szybko do tego. Okej, te bełty bym wypróbował wybuchowe w sumie. Dobra, może zamiast właśnie... Zamiast kustura, weźmy sobie kuszę. I zamiast drewnianych weźmy wybuchowe, a zamiast zwykłych weźmy snajperskie. Dobra, bierzemy kuszę. Nie to się miało wydarzyć. A jeszcze muszę zmienić ten. Zmienić ten mech na ten mech. Dobra, załadowano. Zobaczmy, jak się to będzie strzelało. Nie tak źle. Nie tak źle. Ja się pytam, czemu nie mogę z tego strzelać w sposób normalny. Dobra, nie. Łuk zabójcy księżyca. Proszę, zabójcy. Łuk mrocznego księżyca. Czy to zwanshotuje? To jest dobre pytanie. Nie zwanshotuje, ale poważnie uszkodzi bynajmniej. No nie, obalenie nie ma większych obrażeń, niestety. Won. Wszystkie ode mnie bez wyjątku.
To jest drugi typ przeciwnika, który jednym ciosem jest w stanie znabić po prostu krwawienie. Dobra, zdjąć jakiegoś z góry byłoby fajnie. Spójrzmy z luku. Zdechu. Tam mamy jeszcze jednego. Teraz w sumie dwóch kole siebie. Znaczy, się zatrzymał na kolumnie czy niewidzialnej ścianie? On żre to podłoże i z tego pluje tym kwotokiem, czy co? Teraz nie wiem, jak to rozumiem. Ładny hedzik. Okej, teraz to będzie jazda. No akurat musiał wylądować, nie wiem. Widzę ludzki sosnic. No nie! Dobra, dobra, dobra. Zdjąć to. Przede wszystkim. Mam miecz, który je one-shotuje, więc nie mogę też się obawiać używać jego. Ale jak mogę, to z chęcią biorę sobie nim z dystansu. To z niekłamaną przyjemnością. Dobra, skoczyło mi się te, no to łykniemy sobie skupienia. Dobrze. Rozpalmy się od razu. Obszary przewrócono, dobra. Teraz reszta tej bandy. Nie wierzę, że zdążył mnie jeszcze złapać. Zdążyło, no nie wiem, co to jest. Wygląda jak wielka burka, nie wierzę, że zdążyła. Krwawy klejnot. Wow. Przydatny, jak nie powiem. Koniec skupienia. To jest mucha na sterydach, nie? To jeszcze mucha końska, bo końskie do krwi żrą. O, tutaj jeszcze jest coś do pociągnięcia. Odbić kordę w takim razie. Coś otworzyłem. Proszę, otwiera się przejście dalej. I pewnie do final bossa. Bo w sumie obszedłem cały ten świat. To jest jedyna rzecz, której jeszcze nie zrobiłem. As ashes will be, ever seeking fire. Dobra. Czego one tu jeszcze pilnują? Sosny. Set Wilhelma, proszę! Czyli tego rycerza, którego zabiliśmy. Właśnie i od którego mam ten miecz właśnie. Dobra, tu jeszcze jest przejście. Ciekawe mnie w drodze. Znowu żywica ludzkiej sosny. Co jest tutaj?
jest wyjście albo wejście. Zależy jak na to patrzeć. Do widzenia. Przewrót. Przed tobą tajemnica. A Boże, się tu wróciłem na ten. Tu się cofnąłem. No dobra. Dobra, szybkie cięcie później. Już ogarnąłem, co mam robić. Mam nadzieję. Tu gdzieś powinno być przejście. Flaszka. Dobra, tu jest jedno. Gdzieś to jest jeszcze drugie. Tylko pytanie, gdzie? Jak to wpadł na pomysł, żeby zrobić przeciwników? Ludzi, połączenie człowieka i muchy na sterydach? Nie wiem. Z jednej strony jest to dobry pomysł, z drugiej makabryczny, z trzeciej... Sam nie wiem, co myśleć o tych przeciwnikach. I tu gdzieś powinno być przejście jeszcze. Gdzie? O, chyba znalazłem. Albo i nie, tylko się. Kurde, gdzie to jest? W ogóle mapy, gdzie to jest? Schody, tu. Gdzieś to w połowie. Co? Kolejna iluzja? Może ja teraz coś pomyliłem i kurde. Dobrze myślę, ale w złym miejscu jestem. No, wedle mapki powinny być to tutaj. Dobra, moment. Tutaj jest zejście z góry. Okej, schodzę tu. Jestem z tej strony. No to idę do kanta. No i tu. Tu powinno być na środku przejście, ale go nie ma. To co kamo? No gra robi mnie w chuja. Nic. A proszę, znalazło się. Jedna ściana była taka... Ty jaszczurka da mi w ryj! Jakim cudem? Od kiedy jaszczurka mam dać po mordzie? Goczący tytanik, gotowe. Dobra, co my tu mamy? Kolejna szczurka. Poczuj moc pioruna! Dobra, kolejny migoczący tytanik dla mnie. Tutaj pusto. Na oko mamy połowę punktów skupienia blisko było. O, proszę, mam chyba to moje zejście na arenę, o którym tak mówiłem. Dobra, jak zejść, żeby się nie zabić? Idzie dobrze. Dobra, użyję może tego szpiega, tak na wszelki wypadek. Żeby się nie zabić po drodze. Dobra, teraz trafić w gałąź. Nie spadłem w przepaść. Tyle dobrego. Dobra, teraz jakoś... Tu będzie bezpieczniej. Jakieś te gałęzie się nie łamią, nawet nie wiem, czy chcę wiedzieć. Dobra, tu jest takie bezpieczniejsze zejście, nawet szpiega nie będę potrzebował. Okej. Okay. Mogę tak na skróty sobie sam zejść. W miarę. Okej. Okay. Pięknie. Okej, okay, tu już schodzimy prosto na arenę. Dobrze. No i pyk, mamy to.
wchodzi wiodący do domu i... Piromancki płomień rozstania! Proszę, proszę. Ciekawe, czy będzie lepszy. Pewnie jak od aktualnego. Musiałbym ją lepszy do plus 10 wtedy zobaczyć, ale wygląda ciekawie. Zobaczmy. Płomień dzikiego piromanty Danela, którym można przywabiać echa śmierci. Kiedy Danel stracił swą ohydną małżonkę, ofiarował swój własny płomień piromancji, który w efekcie uległ transformacji w płomień rozstania. Niedługo potem Danel przemienił się w szalonego ducha, po wsze czasy skazanego na tułaczkę po świecie. Płomień rozstania. Wyzwalasz porcję śmiertelnych ech, by zdobyć trochę Estusa. O, ciekawe. Do sprawdzenia. Co? Czyżby walka? Tak, dziki piromanta Danel. Dobra. Czołem. A, ładnie. I dostałem pysk. No, dawaj. Okej, dobra. A, dobra, już nie wiem, że pójdzie szybko, że pójdzie... O, super, 200 na raz. Okej, używa piromancji chaosu. O, i tego użył, kurde. Jak to postawić? No, ciekaw. Nie miałem na paradę. Seriously? To prawie. No to nawet prawie nie było. Oj! No, na serio już prawie backstabu robiłem. Jezus, genialne! Boże, cudne! Gościu na soft walnął wstecz i sam się przepaść zjebał. Aż tę czekoladkę zjem. Dafuwiłem. Zajebiste. Okej, okay, wszechobecny chaos zostałem od niego. Czy to jest ta kulka właśnie? Tak, przez łapującą płomieniami kulę chaosu. Piromata Danel był wprost zafascynowany ceremonią przeprowadzoną przez kapłanów niegasącego jeziora. Chaos zostaje wypalony w wymgnieniu oka, takie właśnie jednak jest pierwotne życie rozpoczęte w łożu chaosu i pozostające symbolem grzechu i zalit. Okej. Okay. Czyli tak, jeśli tam zeskoczę, no to jednak niestety zginę. Szkoda. Okej, okay, no to jako taką walkę na arenie dostałem, no. Szkoda tego, że nie mogę zeskoczyć stąd bezpośrednio na dół. Choć jeśli będzie tam walka z bossem, to może nawet dobrze. No dobra, no to co, wracamy do ognika. A w kolejnym odcinku kończymy DLC-ka, tak mi się wydaje. Bo już mi nic tu nie zostało z tego, co widzę. Okej, okay, czy Frid coś powie na to, że to otworzyłem? Nie, ona ciągle to samo. Dobra, no to co, odpoczywamy przy ognichu. No i co, teraz będę musiał przemyśleć w sumie, co ja będę chciał tam użyć. A tak, na pewno pochodni nie będę potrzebował. Zaklęcia mogą się przydać. Czy bardziej zaklęcia, czy cuda, o to pytanie. Bo nie będę miał czasu zmieniać pierścienia. Dobra, to jeszcze przemyślę. Podanie póki co to tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku, w którym zejdziemy sobie tam na dół i zakończymy całego DLC-ka. Na razie. Cześć.